Hej ludzie, tutaj Bady, witam was w kolejnym odcinku z Grajmy w Assassin's Creed 4 Black Flag. Przed chwilą sobie grałem w Warcaby w karczmie i wygrałem ledwo, całkiem nawet fajnie. Ale przychodzę do kolejnej misji głównej. Tym razem jest tu nasz przyjaciel. No, dawaj, aktywuj się. God, sink me for this pittance. 1,000 reals for those maps. That's what? 100 pound at most. How's a man supposed to become rich in these times with a miser like Torres running the world? Have you ever, you ever worked on a plantation before? You know what I'm thinking? I'd like to see this observatory the governor's going on about. He said it were like a device that could follow people around and show where they were. A ludicrous idea. Imagine my wife with such an advantage over me. And imagine what a thing like that would be worth. Sell that to the right person and I'd be the richest pirate privateer in the West Indies. I'll catch you up, Bonnet. There's a sage in that house I must speak to in private. Urządzenie, które pozwala śledzić ludzi. Ciekawe, ale nierealne chyba. A przy okazji dowiedziałem się, co to za waluta jest to R. To są realia. Tak, myślałem, że to jakieś funty czy coś, jakieś podfunty, ale realia. Ruble, jeszcze tego by brakowało, gdybym zaczął tak mówić. Dobra, cele dodatkowe. Jakie są cele dodatkowe? Uniknij walki. Zabij strażników ze strefy śledzenia. Okej. Którzy to są? Nie wiem. Mogę sobie na pewno tego tak zabić. Może ten tu podejdzie. To i tego zabiję. No chodź tu, ktoś gwizda w krzakach. Nieciekawy jesteś? Dobrze. Moje ukryte ostrza działają teraz. Tutaj w ogóle strażnicy pilnują, a tu sobie można płotkiem przejść. Spróbuję uniknąć tej walki. I dostać się do Menderca. Więc Edwarda ogarnęła chęć hajsu. Zdobycie hajsu. Zauważył mnie. Coś widział, ale nie wie, co to było. No podejdź tu. Nie jesteś ciekaw? No dobrze. Pyk. Leżysz, chłopie. To był drugi z trzech. Więc jeszcze jeden gdzieś tutaj musi być. Jeden za chałupką jest. Dam gradę tak z boku. Czy... wykryje mnie. A w sumie to mogę go zza rogu. Tutaj. Kaptur się wychyla. Nie widzisz? Dobrze. Pyk. Jeszcze go zaciągnę tutaj, jak tam był bezpieczny. 10 zabójstw. Dopiero tyle? O, przysianku jakiś. Już po tobie, chłopie. Nawet tego nie słyszał. Pyk, wszyscy noszą takie śmieszne peruki. To mnie rozwala. No w sumie takie czasy. Tam na górze jeden chodzi. Nie widzi mnie? Dobrze. Tego mogę rozwalić. No dobra, już to wiem. O, ten ma kluczyk. Chodź. Zabiłem trzech. To teraz wystarczy uniknąć walki. No, chodź tu. Teraz ty. Za brzuchy lecisz, jeszcze krzyczysz. Nic ci to nie da, chłopie. Ziomusiu. Ziomale. Dobra. Tu jest jeden.
tego mogę łatwo sprzątnąć. Tamten się odwrócił akurat. Tam na wieży ktoś stoi. To źle. I ma broń pewnie. Mogę zrobić tak. Wtedy mogą się tu zlecieć. A właściwie... nikogo nie ma. Zajebiście. Tam idzie. Mógłbym go sprzątnąć, gdyby stał tyłem do mnie. Zagwizdałbym. I... zabił go za rogu. Tego hamaka tutaj nie widać. A, bo on jest z siatki, okej. Przeładuję sobie broń. Może dam radę tak zrobić. No, podejść tu. Jego kumpel umarł. Nieważne. Ładnie. I to rozumiem. Przeładuj broń. Dobrze. I tego. Nikt tego nie słyszał. Jest genialnie. Jak na razie. Tu jest szafa. Mogę się w niej ukryć. Ups. Kurde. Aj, prawie. Jak to ogarnąć to? Tu stoi jeden. Może go zastrzelić. Ty. Padła. Karta na ciebie. O kurde, mam przerąbane. Załóżmy, że ty tego nie widziałeś. Nie widział tego, no. Idiota. No kolejnie. Nie, tym razem będzie gorzej. On się odwróci. Nie widział tego? Stał przodem. O kurde. Albo nie. Dobra, przeszło jakoś. Przeładuję broń i spróbuję strzelić do tego na górze, bo on ma broń. Też. Albo ty masz. Bo co? Tamten na górze chyba się zaciekawił. Kurde. I dupa, cele dodatkowe zwalone. Dobra, nieważne. Robię to teraz tak. Wchodzę, robię rozpierdziel i wychodzę. A mogło być tak pięknie. Gdzie mnie popychasz? Za pleców? Nie ma. O, jeszcze jeden przyszedł. I jeszcze jeden. W kolejce do śmierci. I jeszcze jeden. Dużo klientów dzisiaj. Takie triki. Akurat animacje walki są spoko. Zabójstw tym bardziej. Dobra. Droga wolna. Więc korzystam z okazji. What is your true name, rogue? It's Captain Pissoff. Bien que pauvre Pissoff. Where is this sage? Did you set him free? I had nothing to do with that. Much as I wish I did. Take him to the ports. Send him to Sevilla with the treasure. Wait now! I delivered your treasures, didn't I? You did, yes. But you robbed us of Duncan Waldo. Sevilla, to chyba gdzieś w Hiszpanii. A więc mamy przerąbane, lekko mówiąc. Więc, jak mówiłem wcześniej, z Hawany odpłyniemy. Skąd to wiem? Bo nagrywałem odcinek, ale
Nie nagrał się, bo zły program włączyłem. Ha. Mój pech. Wspomnienie piąte ukończone. A despicable display. This tosspot is a ruined man, Caroline. Unfit for life on land, much less at sea. If he goes to the West Indies, it's you who'll suffer. Father! Father! Come, love. Up with you now. That old muckworm! He's wrong about me! I hope it's so. You believe me, don't you? Can you not see me? Standing out there on the deck of a ship that's sliding into port. And there I am, a man of quality. With a thousand doubloons spilling from my pockets. Like drops of rain, I can see it. A ja widzę czarne okno. Ha. I co teraz? Powie mi gra. La cena! Cometela rápido! You hungry? He, to ten murzyn z gameplayów. Kooperacja, widzę. Wspólna ucieczka. Zabij trzech strażników za rogu. Dobra, Już tam leciał. Dobra, znowu taktyka. Róg, gwizd, siek. Nie mam niestety broni. Ostrzy by się przydały. O, tamto poleciał, jak go zabił. Jest kooperacja. Tu jest kolejny. Róg, gwizd, siek. No, dawaj. Ładnie. Gdzie on tam leci? Przecież tam dwóch jest. Ja porąbało go. Szalony. Dwóch zajebał. Dobra. Kolejny. Nie mogę się przytulić. O, mogę. Okej. Okay. Chodź tu. Będzie trzeci. I idzie. Za daleko. Fuck. Ale udało się. Na szczęście. No tam kolejnego zabił. Ogłuszył, czy co tam zrobił. O, jest wyposażenie. Wyposażenie. Mój język. Hey, take what you need. Won't be a minute. No, jest pierwsze ulepszenie do stroju. Herbata mi się skończyła. Bardzo źle. Teraz będę się mylił. Dopiero mój język będzie suchy i bezużyteczny. So that's the idea then. Free what men we can, then find a fast ship, flee. A w sumie to po co się tak bawić? Od razu wlecieć na jego i... Nie tak chciałem, chciałem w niego wlecieć. Dawaj, kontratak. Najprostsza taktyka w tej grze. No, coś widziałeś, tak? Coś widziałeś? Nie. Śmierć. O, ty, cześć. Ciekawe, czy można zrobić potrójną kontrę. Najwięcej to mi się dwóch udało na raz. I ostatni. Musimy uwolnić piratów 18 z celem dodatkowym 23, więc będę się starał zrobić oczywiście ten cel dodatkowy. Tu już mamy kilku. You're sailing with me. I follow you to hell for this, mate. No, zyskujemy załogę, więc pewnie statek też pozyskamy za momencik.
tym razem kolejny pokład będzie mój. Dobra, jak tu? O! Chciałem skoczyć na linę. Ostrzami też da się walczyć, nawet skutecznie. Choć nie wiem, mi się wydaje, że miecze lepiej skutkują tutaj. O, jest duży niestety. A jak jest duży, to trzeba go najpierw... Co ty robisz? Trzeba go najpierw rozbroić, tak jakby. Przełamać obronę, dokładnie. I teraz go dobić. O! A ty skąd? Siek, siek, nie macie. Koniec. Stuknął w to. I pyk. Dobra, kolejny. A gdzie? Tam, więc widziałem tutaj taką rzecz do wspinania się. Albo nie widziałem, a nie, jest. To jest dobre. I... tam muszę przejść. Dobra. Da radę jakoś tędy, czy będę musiał wskakiwać do wody i umoczyć. A dobra, wskoczył do wody. W taką burzę to chyba nie jest dobry pomysł. Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Teraz ten. Nie wiem jak się nazywają te statki, bo nie mają, mają jakieś specyficzne nazwy. Na przykład to jest armatnica. Albo nie. Wiem, że hiszpański to galeon. Duży zabity. To mogę tych tutaj sprzątnąć. Fajnie by było, gdyby tak wyleciał. Co jest? Co? Palaczkę. Ma. Ciało się tak trzęsą czasem, że aż dziwne się to wydaje. To są bugi z trójki jeszcze. Widać, że nie naprawili. A tutaj chyba mogę zrobić tak. Uwolnić ich i zwiać stąd po prostu. Po co marnować czas? Dobra, wjadę sobie na górę. Okej. Nie, nie! Co on chciał zrobić? Kolejny statek. 14 uwolnionych. Jeszcze... 4 do misji głównej. I 7 do pobocznej. I chyba źle zrobiłem. Bardzo źle zrobiłem. Aha. Okej. Masakra. Dosłowna. Tym razem popłynę. O, statek mam jakiś zaznaczony na mapie. Co to jest? Eldorado. Eldorado to pewnie ukradniemy. Mi się wydaje najmniejszy to. Chyba tak. Cześć. Co tam? No hej. Gdzie ten murzyn jest? On tutaj był i nagle go nie ma. A, nie mogę tu wejść. Muszę być anonimowy. Tu teraz. Anonimowy jestem, no. Albo nie, już nie mogę. Gdzie? Na mnie. Pyk, pyk, nie żyjesz. Okej. Już? Dziękuję. Gdzie brawa? Sklebianie sobie.
pod pokładem są, więc... Okej, chyba tych... O... Ups. Chodź tu. Chodź, zostaw kolegę i chodź tu. O, ten też poszedł. Dobra, już mam. No, który pierwszy? Ty. I ty od razu też. Ładnie. Okej. Okay. Tam jeszcze dwóch jest. Może z... dam radę ich po prostu... dwóch naraz, tak? Asasynacją. Do rady? Co jest? Czemu nie dwóch? Kurde, nie to chciałem w ogóle zrobić. Ale zjebałem. To było lamerskie. Naprawdę. Pyk. Dobra. Ile ich jest? Wystarczająco? Wystarczająca ilość piratów. Chyba tak, więc... powinienem teraz pójść... No właśnie. Pójść do statku. Ale najpierw zabić kapitana tego statku. Tam już nie wskoczę bez moczenia się. A mogę kapitana tak po prostu wyciągnąć zza pokładu. To by nie było tak złe. Masakra. I od razu bez zabijania ich. Są moi. Champions singing for Davy Jones and Jagabats. It's a hard win coming. The man speaks true. You lot weigh anchor. As for the rest, half on the foremast and half at the main. Let's outrun this hurricane. Murzyn się zjawił. Jesteśmy podczas cyklonu teraz, więc... Ha. Pewnie będą jakieś rzeczy utrudniające w ogóle rozgrywkę. Ja nawet mi się nie udaje strzelać. Dobra, to postaram się chociaż równo płynąć. Albo beczki też wyrzucę. Jakby płynęli za mną. Gdzie? Z czego oni tutaj strzelają? A, z beczek, okej. Wymknij się, flocie. O, tam coś płynie. Jeszcze, żeby mnie rozwalili, no. Niebezpieczne fale. Okej, dziobem do fali, żeby nie uszkodzić się. Wtedy najlepiej. Gdzie ta fala? O kurde, tu jest! Chyba mi się nawet udało. Przykucnąłem na chwilę. Dla bezpieczeństwa większego. Tamtych... O, tamtych zmiotło. Frajerzy. O, trąby wodne. Jeszcze lepiej. Jak mi taka weź się, to będę miał dopiero zabawę. Jak te statki tak pływały? Przecież to z drewna jest. Tego to nigdy nie zrozumiem. O, po prostu na mnie chyba leci. Trochę zejdę na bok. Jeszcze by było śmiechu, gdyby mnie wciągnęło. Nie, gdzie, na tą stronę. Patrzcie, no, zaraz wlecę w to. O, już mnie zasysa. No i statek mi zaraz porwie. Ale przynajmniej mnie wyciągnęło z obszaru tego. Tej drugiej. Okej. Okay. Dwie mam za sobą, znaczy trzy mam już w sumie za sobą. Będzie jeszcze jakaś? Czy... już po wszystkim. O, duża fala. Jeszcze lepiej. A to w sumie nie jest za duża przeszkoda. Come on me. Udało się? Udało. O, tu są te wraki statków.
O, jeszcze jedna płynie. Okej. Okay. Zanurkowałbym, ale podczas takiej pogody to chyba nie wskazane. Jeszcze jedna, gdzie... O, zniknęła. Przyjaśniło się. Tak nagle wypłynąłem z tego sztormu. Kiedy indziej zajrzę sobie do tych wraków. To też punktowane jest później. I oczywiście hajs musi się zgadzać. Tam. Jest nasz cel. By God, we pulled this one straight from the teeth of Neptune. I'm Edward. Much thanks for your aid back there. Aduwale. Ever been to Nassau, Aduwale? Not yet. By God, she took some knocks, didn't she? I think I'll keep her. All hands aft, lads! Taking this one home. Dobra, więc to na tyle tutaj. Wszystkie cele dodatkowe zrobione. To było akurat zajebiste. Wszystko na 5. Dobra, kontynuuję. Zobaczę, jak dalej potoczą się sprawy. Jak będzie cisza, to skończę odcinek. Albo o siebie zapisuję. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Ocencie film, skomentujcie, subskrybujcie. No i na razie, trzymajcie się.